No tutaj mam zamiar konserwować swoją CRV-kę. Do ścisłości CRV4 z 15 roku. Ogólnie nie ma tragedii. No, są miejsca, tu jak widzimy, jest bardzo ładnie, jest wzorowo. Ale to jakby jest to jeszcze przednia połowa auta. Ale tutaj zazwyczaj zawsze jest dobrze. Tak jak widzimy, nie ma tu nic w tym miejscu, nad progu. Ale niestety im bliżej tyłu, tym gorzej. I tutaj takie newralgiczne miejsca, czyli tutaj mamy miejsce mocowania tylnego wahacza. No to tutaj już sobie ruda tańcuje. No najgorsze to jest to miejsce. To i tutaj mocowanie tego wahacza. No jak ktoś kupuje, to takie wanto tutaj odwrócić, natomiast warto tutaj zajrzeć, zobaczyć. No. Tutaj troszeczkę weszło, ale to jest wszystko powierzchowne. No ale ja chcę to usunąć, żeby to nie drążyło auta. I będzie spoko. Nad kole perfekt, fabryka. Nie ma tu nic, umyte wszystko. Elegancko, czyściutko. Dobrze, tu nie mam zastrzeżeń do nadkola. Od spodu to co wszędzie. Tutaj takie delikatne. To chyba nawet konserwacja. Tu wyżej też. Także tył. No, tutaj odrobinkę. Tutaj był przekręcony wzmocnienie haka, bo jest hak. No to pewnie dlatego stąd ta korozja tutaj, bo to było, przylegała blacha i stąd się to wzięło. Jak się to zamaluje, no tu nie będzie. Obudowa koła zapasowego nic. Może tutaj na sprawie coś tam troszeczkę, ale tutaj już zabezpieczyli. To jest fabryczne zabezpieczenie. Oni tutaj już zabezpieczyli, wiedzieli, że to jest taki newralgiczny punkt. A to są takie mikrokropeczki. To się podpiaskuje. No to naprawdę nie ma dużo. No ale tutaj mocowanie drugiej strony. To są te właśnie newralgiczne miejsca, gdzie trzeba by to zrobić. I ten tutaj otwór, to jest w każdej CRV-ce zaobserwujemy. Próg elegancko. No ale cóż, przejdźmy naprzód. Wahacze. Wiem, że to grube żelastwo i to minie lata, żeby cokolwiek, ale aż przykro patrzeć, że to jest takie skorodowane. Nie wiem, co to będzie odczyścić i pomalować. Tutaj na spawie, na samce i tutaj w koło na spawach. Takie delikatne. To się przyczyści i będzie git. Naciski. O, pójdę do piaskowania. Umaluję się. Będzie przyjemniej spojrzeć. No, ktoś tam pomalował srebrzanką, ale tak nie poczyścił dokładnie. Wygląda to jeszcze dobrze, ale już miejscami wiadomo tutaj już rdza pobiera. Także to pójdzie do piaskowania. Nadkole przednie. Elegancko. Nie ma tu do czego się przyczepić. Nie ma tu nic. Także jak zawsze bierze tył. Osłona zbiornika, poliwa. Ach, nie ma się to czym przejmować. Oczywiście to zrobi, ale to, że to koloduje, to nie ma co zwracać na to uwagi. Jeżeli ktoś by kupował, no cóż, skolodowało i tyle. Słabo zabezpieczone i już. No poza tym to wszystko w porządku. Drugie nadkole. Od wewnątrz. Nic. Także jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, biorę się za robotę.